Rozciąganie mięśnia czworogłowego uda. Rozciągać będziemy mięsień czworogłowy w obu nogach jednocześnie. Przysiadamy na podłodze. Przykładamy stopę grzbietem do podłoża. Przysiadamy pośladkami na piętach. Jeżeli w tej pozycji mięsień jeszcze nie ciągnie nas z przodu uda, to odchylamy się mocniej do tyłu. Do momentu, kiedy mięsień zaczyna nas z przodu uda ciągnąć. W tej pozycji wytrzymujemy około 15-25 sekund, aż mięsień trochę puści. Ok, czas już minął. Po tym czasie pogłębiamy jeszcze odchylenie do tyłu, odchylamy się mocniej, tak żeby mięsień nas ciągnął jeszcze bardziej. Wytrzymujemy kolejne 15-25 sekund. Okay, jak czas minie, pogłębiamy po raz trzeci jeszcze mocniej do tyłu i znowu 15-25 sekund. Ok, jak minie trzecia runda, pomału wracamy do góry, wstajemy. Możemy sobie kilka razy pozginać, poprostować nogi w kolanach i to koniec.